Cześć, nazywam się Kacper Łukawski i będę miał przyjemność poprowadzić dla Ciebie kurs o sieciach konwolucyjnych. Na co dzień prowadzę fundację AI Embassy, zajmującą się promowaniem wiedzy o sztucznej inteligencji oraz wdrażaniem jej do rozwiązywania problemów społecznych, ale jestem też praktykiem, który pomaga wdrażać metody uczenia maszynowego w różnych firmach. Sieci konwolucyjne są chyba najpotężniejszą używaną aktualnie metodą wykorzystywaną do przetwarzania obrazów. W toku tego kursu omówimy więc sobie ich teoretyczne podstawy, a także zaimplementujemy od początku do końca projekt, który będzie wykorzystywał publicznie dostępne dane oraz będzie starał się rozwiązać zadany problem. Będzie on dotyczył klasyfikacji obrazów w sposób automatyczny. Dowiesz się, dlaczego sieci konwolucyjne są aż tak potężnym narzędziem oraz co sprawia, że nadają się świetnie do rozpoznawania wzorców danych nieustrukturyzowanych. Do potrzeb implementacji wykorzystamy dobrze znane biblioteki takie jak TensorFlow i Keras, a także zestaw standardowych narzędzi takich jak Pandas, Matplotlib, NumPy oraz scikit-learn, które pozwolą nam razem zbudować kod, który będziesz w stanie w łatwy sposób przenieść do produkcyjnego rozwiązania. O tym, czego użyć w środowisku produkcyjnym, również będziemy rozmawiać. Podstawową biblioteką, z jakiej będziemy korzystać w toku tego kursu, będzie Anaconda. Jest to de facto narzędzie, które zawiera w sobie wszystkie niezbędne biblioteki, które stosuje się najczęściej w projektach Data Science czy też Machine Learning w Pythonie. Nas będzie interesować indywidualna edycja. Jest ona dostępna na licencji open source i działa właściwie na każdej popularnej platformie, wliczając to Windowsa, Linuxa oraz macOSa. Po wejściu na stronę wersji indywidualnej widzimy duży zielony przycisk Download, który pozwoli nam ściągnąć wersję, która będzie odpowiednia dla naszego systemu. Klikamy więc na przycisk Download i rozpoczyna się pobieranie pliku. Musimy go ściągnąć na dysk, a następnie zainstalować. Sam proces instalacji będzie się oczywiście różnił w zależności od tego, z jakiego systemu korzystamy. Także ten etap musisz przejść już samodzielnie. Po zainstalowaniu Anacondy możemy uruchomić program nazywany Anaconda Prompt. Jest to linia poleceń, która jest Ci zapewne już znana, jeśli korzystasz ze swojego systemu. W Windowsie będzie to odpowiednik linii poleceń, ale na przykład w Linuxie będzie to odpowiednik terminala. Po uruchomieniu aplikacji możemy przejść do katalogu, w którym rozpakowaliśmy pliki kursu. W moim wypadku jest to ścieżka C, kursy, sieci konwolucyjne. Teraz będziemy tworzyć środowisko Anacondy. Do tego celu skorzystamy z polecenia conda create, przekazując dodatkowy parametr n, i nazywając w ten sposób nasze środowisko. W moim przypadku środowisko będzie nazywało się dokładnie tak samo jak katalog, w którym znajdują się pliki. Po co nam środowisko? Samo środowisko pozwala nam zainstalować biblioteki, które są specyficzne dla naszego konkretnego projektu i jeśli na przykład pracować będziecie nad innym projektem, to w tym momencie wersje poszczególnych bibliotek mogą się różnić pomiędzy środowiskami, co jest dosyć cenne. Dlatego też tworzymy sobie środowisko Anacondy. A następnie musimy jeszcze to środowisko aktywować. Conda activate, tym razem podając po prostu nazwę środowiska, pozwoli nam przełączyć się do środowiska, które właśnie stworzyliśmy. Widzimy, że zamiast base na samym początku ostatniej linii mamy już nazwę środowiska, w którym aktualnie jesteśmy. I każdy kolejny kontakt z tym kursem powinieneś zacząć od tego momentu. Aktywować środowisko, ponieważ ono jest trwałe, a dopiero po aktywacji środowiska możesz odpalić sobie wszystkie niezbędne biblioteki. Na początek jednak, po stworzeniu naszego środowiska, musimy jeszcze zainstalować wszystkie zależności za pomocą polecenia conda install. Tym razem przekazujemy również jeden parametr file, i podajemy ścieżkę do pliku requirements, która zawiera listę wszystkich zależności naszego projektu. Proces ten może zająć chwilę, także musisz przejść go samodzielnie.
W moim wypadku proces instalacji zajął aż kilkanaście minut, ale będzie on zależał w dużej mierze od tego, jakim sprzętem dysponujesz. Możemy teraz uruchomić Jupyter Notebooka, który będzie bazowym narzędziem, z jakiego będziemy korzystać. Po wpisaniu komendy Jupyter Notebook otwiera nam się nowa karta przeglądarki, w której widzimy główne okno Jupytera listujące aktualne katalogi. W katalogu Notebooks odnajdziecie notebooki, czyli notatniki, z których będziemy korzystać w trakcie tego kursu. Przechodząc do poszczególnych podkatalogów, widać tutaj podział na rozdziały oraz kolejne lekcje z każdego rozdziału. Ok, jeśli będziesz chcieć kontynuować naukę w kolejnych podejściach, musisz oczywiście uruchomić program Anaconda Prompt, aktywować środowisko oraz włączyć Jupyter Notebooka i przejść do kolejnej lekcji, aby rozpocząć w miejscu, w którym ostatnio udało Ci się zakończyć.